tym roku miasto Suwałki rozpocznie realizację dwóch dużych inwestycji drogowych. Pierwszą z nich jest budowa ostatniego odcinka tzw. trasy wschodniej. Znamy już wykonawcę tej inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu wskazuje, że suwalska firma PDM będzie realizowała tę inwestycję o wartości 38,3 miliona złotych. Oczywiście musi uprawomocnić wybór oferenta. Dopiero po uprawomocnieniu się będzie podpisana umowa. Mam nadzieję, że to w najbliższych dniach nastąpi. Na wybudowanie odcinka od Sejneńskiej do Wylotowej z tunelem pod torami firma będzie miała 500 dni od momentu podpisania kontraktu. To jest złożone zadanie inwestycyjne i kwestia budowy tego tunelu pod ruchem, bo przecież na górze jest linia, trakcja kolejowa biegnąca do Trakiszek, do granicy z Litwą i to nikt tego nie wyłączy, to musi funkcjonować, no i stąd właśnie takie wysokie koszty. Sięgające, przypomnijmy, 38,3 miliona złotych. Warto dodać, że połowa wartości tego zadania to dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury. Ostatni etap trasy wschodniej będzie miał około 760 metrów długości. W miejscu przecięcia z torami powstanie podziemny tunel o długości około 44 metrów. To nie wszystkie inwestycje drogowe, które będziemy realizowali w tym i przyszłym roku. Kolejny zadanie tak inwestycyjne, duże, jest tutaj ogłoszony już przetarg, do 28 kwietnia oczekujemy na oferty od wykonawców. Dotyczy strefy przemysłowej naszego miasta, Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i terenów położonych przy tej strefie. Miasto Suwałki na to zadanie zamierza przeznaczyć aż 50 milionów złotych. Inwestycja jest możliwa dzięki dotacji z piątej edycji programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Dzięki środkom poprawi się stan już istniejących ulic, ale również powstaną zupełnie nowe odcinki dróg, otwierając nowe tereny inwestycyjne. Tych terenów inwestycyjnych jeszcze do zagospodarowania jest sporo, prawie 60 hektarów, a wobec tego no myślę, że również pełne uzbrojenie w tych ulicach, mam na myśli tutaj sieć wodkan i energetyczna i oświetlenie spowoduje, że być może te działki, które oczekują w tej chwili na inwestorów, tacy inwestorzy pojawią się. Od momentu przyznania miastu Suwałki dotacji na tę inwestycję, prezydent Suwałk zorganizował szereg spotkań konsultacyjnych z właścicielami firm położonych przy tych drogach. Wypracowano takie rozwiązania, które są satysfakcjonujące dla wszystkich. Uzgodniliśmy z właścicielami tych firm przebieg właśnie tej drogi. Koncepcja została z nimi uzgodniona i teraz oczywiście przyjdzie etap realizacji. W ramach planowanego przez miasto Suwałki projektu zostanie przebudowana wraz z sieciami cała ulica Wojska Polskiego 2 od ulicy Turkusowej aż do pętli autobusowej przy skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego. Oprócz tego powstanie zupełnie nowa droga łącząca ulicę Dubowo z Wojska Polskiego. To właśnie ten odcinek otworzy blisko 60 hektarów nowych terenów inwestycyjnych. Projekt powinien zostać zrealizowany w drugiej połowie 2024 roku. Rozpoczęła się realizacja inwestycji w ramach tegorocznego suwalskiego budżetu obywatelskiego. Poznaliśmy już oferty firm, które są zainteresowane wybudowaniem na bulwarach tężni. To jedna z inwestycji, która wygrała w głosowaniu. Mieszkańcy w liczbie prawie 1900 głosów zadecydowali, że na suwalskich bulwarach pojawi się tężnia. Oczywiście ona nie będzie taka olbrzymia jak w innych uzdrowiskowych miastach na terenie Polski, ale gdzieś będzie miała 3,5 metra wysokości, 10-12 metrów długości. Będzie zlokalizowana właśnie tutaj nieopodal rzeki Czarnej Hańczy. Po otwarciu przetargu są dwie oferty na blisko 567 tysięcy oraz ponad 965 tysięcy złotych. Suwalscy urzędnicy analizują złożone propozycje. Lada dzień przetarg powinien zostać rozstrzygnięty. Jest też ogłoszony przetarg na kolejną dużą inwestycję, która w głosowaniu zajęła drugie miejsce, zbierając 784 głosy. Przy ulicy Chopina to jest projekt pod nazwą Zdrowym Ciele, Zdrowy Duch, Zdrowa Rodzina.
Lublina. To powstanie plac zabaw, siłownia na powietrzna, trampoliny. Tuż obok będzie boisko, taki a la Orlik. Miasto na oferty w przetargu czeka do 24 kwietnia 2023 roku. Jednocześnie trwają prace nad zmianą uchwały Rady Miejskiej dotyczącej procedury wyboru projektów do realizacji w ramach suwalskiego budżetu obywatelskiego. Musimy zwiększyć zabezpieczenia i tak przy tych innych sondażach, jak robiliśmy, mieszkaniec otrzyma kod na smartfona i wtedy jak pisze ten kod, dopiero ten głos będzie oddawany. Już dwukrotnie głosowanie na budżet obywatelski padło ofiarą internetowego oszustwa w postaci internetowych botów sztucznie głosujących na wybrane projekty. Te głosy oczywiście nie były uwzględniane. Jest też nieuczciwość w tradycyjnym papierowym głosowaniu, gdzie z urn wyjmowanych jest czasami po kilkaset spiętych razem kart z oddanymi głosami na te same projekty. W celu polepszenia oferty przewozowej dla pasażerów suwalskiej komunikacji miejskiej podjęto decyzję, że od 1 maja 2023 roku wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu niektórych autobusów. To między innymi przekierowanie linii numer 19 i 21 w kierunku północnym z ulicy Noniewicza w ulicę Kościuszki z uwzględnieniem nowego przystanku Kościuszki Żaromskiego. Zmiana trasy linii numer 11 z obsługą przystanków przy ulicy Pileckiego w obu kierunkach we wszystkie dni tygodnia oprócz sobót. Uruchomienie połączeń do ogrodów działkowych Malinka imienia Jadźwingów i Borówka przy ulicy Wyszyńskiego, Malwa przy ulicy Stulecia Niepodległości imienia Marii Konopnickiej przy Zastawie na okres od 1 maja do 30 września. Nowy przystanek Utrata Plaza na trasie linii numer 3, 13, 15 i 17. Likwidacja 8 kursów połączeń linii numer 19 do ulicy Hubala, które cieszyły się praktycznie zerowym zainteresowaniem. Chcemy optymalizować komunikację miejską w ten sposób, żeby ona poruszała się po tych ulicach w tym czasie, kiedy rzeczywiście jest zainteresowany ze strony naszych mieszkańców. A jeżeli widzimy czasami puste MPK-i poruszają się ulicami naszego miasta, to warto się zastanowić, czy nie skorygować właśnie czasu, czy też właśnie przebiegu tras naszych i komunikacji miejskiej. I to robimy. Dodatkowo miejscy urzędnicy pracują nad możliwością kupna kolejnych nowych autobusów do obsługi naszej komunikacji. Jest ogłoszony nabór wniosków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na zakup autobusów elektrycznych. Miasto przygotuje wniosek na zakup 3 pojazdów elektrycznych, a ich wartość ogólną szacuje się na 3 miliony złotych.